Ej, witam w kolejnym odcineczku z serii Elvis gra w GTA. Moje przechodzenie na 100% trochę zatrzymało się w miejscu, mało tych filmików, ale muszę się wytłumaczyć, że to jednak muszę nagrywać z głową, muszę pewne rzeczy przemyśleć, dopiero nagrać, żeby to wszystko miało tak zwane przysłowiowe ręce i nogi, więc prosiłbym się nie denerwować na mnie, na bitnego Elviska, który stara się jak może. Dobra, w tym odcineczku stukniemy sobie, myślę, dwie misyjki z fabuły głównej. I oczywiście CJ zostanie po raz kolejny na nocnym kursie taksówek. Oraz stukniemy sobie 10 kolejnych tagów tych ludzi. O skurczybyki ballasty transowate. Tych ludzi mamy przewiezione już, sobie to dobrze pamiętam, 35, a ataków mamy stukniętych około 60, więc te liczby musimy poprawić. Cóż to za radio? A może na razie wyłączmy radio. Śmigam teraz do tego śmiesznego pseudo-rapera OG Loka, z którego nawet się nasze przyszłe dziewczyny z CJ-a śmieją, po prostu mówią na niego OG Joe, czyli jak wszyscy wiedzą, no gościa nie należy traktować jak najbardziej poważnie. Jeśli chodzi o GTA San Andreas, bardzo kocham tą grę za jej otwartość, za otwartość tych terenów, tego świata, tej mapy, tego całego stanu, no to jest coś cudownego. Rzadko się zdarza, żeby tak ogromną lokacje udostępnić dla gracza, żeby można było wchodzić wszędzie, czy nawet grać na wyścigach konnych, co bardzo lubię w tej grze, powiem wam szczerze. Normalnie uwielbiam tutaj obstawiać na gonitwa koni. Okej, dojechaliśmy do tego chłopka. Zobaczmy. O, mam wrócić między 22 a 6 rano. Co za gnoje. Nie będę nic. Kropnę was. Tylko mi tu podskoczcie, to was kropnę. Skurczy byki. Dobra, skorzystajmy z chwili czasu i co za gnoje. No zawsze mnie muszę też przejechać. I wejdźmy do salonu fryzjerskiego. No, ja jeszcze obczaję, jakie tutaj mają w tym miejscu wspaniałe fryzury. Może zmienimy CJ-owi fryzurę na przykład na blond wycinkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wspaniale. No, mnie się podoba. Jest czadowo. Zmieniliśmy troszeczkę image Karla Johnsona. Nie! Nie chcę tego. Nie, 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 nie. Enter równa się wróć. O, właśnie. Taka blond wycinka jest i jak najbardziej czaderska. Może nam wzrośnie sex appeal. Tego nie wiadomo. Okej, okay, no to może jeszcze zjedzmy czegoś. Ktoś mi napisał w jednym właśnie, pod jednym filmikiem, już nie pamiętam kto, że można zjeść maksymalnie 11 dań. I to jest prawda, bo przy 12 po prostu haftujemy. No, czyli puszczamy przysłowiowego tego ptaka, takiego nielota, takiego szybkiego ptaka. No, pawia, tak jest. Tak jest, zgadłeś. Zgadłeś, chłopcze, pawia. A, dwa posiłeczki. Trzeba uważać też na zgrubnięcie. No i gitara. No i no, czekajmy do tej 22. Ile my tu mamy kasy? 27 251. Mamy tutaj w pobliżu, ale fajny jest korcik, kabry. Dom do kupienia, a raczej mieszkanie, nie mylmy pojęć. Mieszkanie a dom to jest jednak różnica. Kosztuje 10 tysięcy, a co tam się będę szczypał? Nieruchomość kupiona. Pięknie. Więc mieszkanko już mamy zakupione. Do 22 jeszcze troszeczkę czasu, no. Minuta z hakiem. Zobaczmy te radiowozy, no nawet policja przejeżdża, ładne blondyny.
I obywatele, reszta obywateli zaraz za nimi. No to jest śmieszne, to mnie zawsze bawiło w GTA San Andreas, takie śmieszne właśnie sytuacje. No nie. To jest brzydkie, to mi się nie podoba. No i ci ludzie chodzą tak bez celu, krążą dookoła, nie wiadomo o co im chodzi. Czasami się spotykają, czasami idą za rękę. Ale to wszystko jeszcze nie jest to, co być powinno. W GTA 4 słyszałem, że już ci ludzie idą w konkretnym celu. Rozmawiają między sobą o konkretnych rzeczach. Nie wiem, nie grałem. A szczerze mówiąc, nawet nie nabyłem jeszcze GTA 4. No ponieważ przypuszczalnie może mi to nie poturlikać mój sprzęt. Może nie uciągnąć takiego ciężaru jak GTA 4. A widziałem na YouTube filmiki z gry, no naprawdę. Grafa robi wrażenie, winyle wozu, w ogóle to światło jak błyszczy przez cały samochód, no to już jest wyższa klasa, potrzebująca wyższego sprzętu. No i tak, no 7 minut filmiku, a ja jeszcze nic nie zrobiłem, dopiero teraz wybiła 22 na zegarze. Plaża, dzika plaża. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. Yeah, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. For life. Yeah, homie. Powiem wam szczerze, że GTA San Andreas to jest jedna z tych gier, w których naprawdę można się pośmiać. Jest to jednak fajnie zrobione. Czarnym humorze, znaczy nie czarnym, takim murzyńskim humorze. Bo jak wszyscy wiedzą, czarnoskórzy ludzie są ogromnego poczucia humoru. Zresztą jak widać po aktorach z Hollywood, Wesley Snipes, Will Smith, no jest Eddie Murphy, jest po prostu dużo takich. Ja się zastanawiam, czy czasem scenariusza dla tych ludzi specjalnie nie piszą właśnie naprawdę. Sorry, gościu, bo naprawdę, no, są ludzie bardzo fajni. Dobra, podjeżdżamy na imprezkę i tutaj po raz pierwszy będziemy tańczyć. Ja się może troszeczkę pochwalę, albo może nie, może się nie pochwalę, tylko może to będzie obciach. W tańcu, mój rekord w tańcu to jest 8170 punktów. Ale ten rekord zdobyłem na dyskotece podczas jednej z randek, tam ze którąś z dziewczyn, już nie pamiętam dokładnie którą, ale ten rekord sobie zapisałem, 8170, możecie sobie porównać ze swoim. No naprawdę dla mnie to jest wielki wyczyn. Jeśli chodzi o polonizację, zainstalowałem oficjalną polonizację do GTA San Andreas. Tak więc to jest oficjalna teraz polonizacja, może będzie lepsza, zobaczymy. Ale póki co musimy zrobić 2500 punktów tańcem. No to sobie trochę poddancingujemy, aż mi się przypomniał teledysk pewnej naszej polskiej wokalistki razem ze słynnym polskim DJ-em pod tytułem You Can Dance. No naprawdę teledysk mnie tak ubawił. Polecam obejrzeć. Muszę wpaść w ten trans, zakumać te kocie ruchy. Może mi jakoś lepiej pójdzie. Zobaczymy. Na razie punkty się zbierają. 5 stówek już jest uzbierany. No i zobaczymy. CJ wymachuje rękami jak na meczu koszykówki Lakersów. Albo Chicago Bulls. To te lata, w których Jordan z podwórka panował.
Zobaczymy, raz mnie pokazuje dobrze, raz mnie pokazuje źle. Nieważne. Na podobnej zasadzie polegają zawody lowriderów, oczywiście my dopiero dowiemy się o tym, ale ci co grali, a chyba 100% oglądalności tego filmiku grało w GTA San Andreas i niejednokrotnie pewnie przeszło tą grę, przynajmniej z fabuły głównej i też również pewnie próbowało przejść w 100%. Ja też należę do takich śmiałków, którzy próbują przejść na stówkę, na 100%, jak widać po moich tytułach. Idzie bardzo wolno, ale spodziewałem się tego, że to jednak będzie dłuższy projekt, że to nie pójdzie tak szybko i ładnie, panie. Ja tą grę przechodziłem w 85 godzin i myślę, że nagrania będzie tyle samo, łączna długość tych wszystkich filmików. Hej, hej, hej. No i tak, jedziemy, tańczymy. Ja już mam 4000 na budziku i raczej już dostęp do furgonetki mam udostępniony. Ale ja pierdolę. Mam już dostęp do furgonetki tej DJ-ki. Ale walczymy jeszcze o punkty. Tak, tak, tak. Ja cię w ogóle nie słucham, ja nie wiem co tam pierdolisz. Po prostu mnie to nie obchodzi. Ja chcę twoją furgonetkę dla OG Joe OG z Loka. 5580 nie jest taki zabójczy wynik, ale myślę, że na dobry początek będzie super oczywiście. Pozwól mi zabrać cię do mojego biura, no jasne. Otwórz mi tylko drzwi, a ja pokażę ci moje biuro. Typier, dzielaj. Nie kradnie, tylko pożycza się na wieczne nieoddanie. To jest właśnie taka różnica. Pyk. No nie moja wina, żeś stanął z rękami podniesionymi do góry. Mogłeś się po prostu posunąć, znaczy odejść na bok. Nie bądźmy aż tak zbereźni. No dobra. Ładujemy teraz na garaż. Na miejsce, w którym mamy zadokować sprzęt dla OG Loka. Oczywiście na przełaj, jak taki początkujący narciarz na skróty, byle do celu, byle do przodu. Ale tak będą wyglądać moje przejazdy generalnie. Jak najszybciej. Zastanawiam się dalej na temat tych przejazdów, czy je pokazywać, ucinać. Niektóre przejazdy ucinam, te na przykład powrót do bazy, do domu Karla. Ale nic, zobaczymy. Pierwszą misyjkę w dzisiejszym odcinku dopiero mamy zrobioną. Spodziewałem się, że to szybciej pójdzie, no ale niestety. No ziomek sobie umyślił od 22, żeby do niego skoczyć. No więc tak to mniej więcej wygląda. Dokujemy sprzęt dla OG Loka. Ja bym nie chciał jednak na tą imprezkę iść, ale zobaczymy jak to będzie. Misja wykonana. Pożyczymy się od tej dziewczyny wózek. Ma piękny sprzęcior, powiem wam. Fajnie wykonana jest ta bora, ponieważ nawet z tyłu się świeci to dodatkowe światło przy hamowaniu. I tryb rozbicia samochodu jest fajny. Zobaczcie na tą tylnią szybę, jak kapitalnie jest rozbita. Fajnie, fajnie to wygląda. Jesteśmy blisko domu Karla, więc może pokażę cały przejazd, nie będę nie zucinał. Pasowałoby mi jeszcze poduczyć się jazdy na rowerze, żeby może przed wypadem na wieś zrobić sobie tą misję BMX, ale naprawdę, żeby zrobić tą misję, muszę mieć praktycznie najwyższego skilla, więc to nie będzie bardzo proste. Na razie wracam na dzielnie, po misji OG Loka zapisuję i robimy sobie misje taryfiarskie. CJ znowu z nowym fryzem, znowu będzie jako szofer obywateli. Dobra, zapisuję i słyszymy się za dosłownie sekundkę. No i gitara. Jestem. U was to minęła zaledwie niecała sekunda, może jakieś setne. I mamy w garażu kabi dwa takie złomy. Aż mi się przypomniał złomek. Okej, okay, bierzemy jakiegoś ciula. Jest jakiś ciul? Jest. Weźmiemy tą Lafirindę.
Tak sobie przypomniałem, że według polskiego kina, polskiej kinematografii, no przecież główny zabójca Rzeczpospolitej Polskiej, płatny morderca, no przecież jeździł na taryfie, Jurek Killer. Czyż nie? Numer boczny już nie powiem, jak ktoś pamięta numer boczny tej taksówki, niech pod filmikiem napisze. Pośmiejemy się z tego filmu, bardzo dobry film. Z Czarkiem Pazurą w roli głównej. Mamy następnego klienta. A, Dziomusz. A nie, tam jesteś, no to dobra. Zobaczcie, jaki CJ jest jakimś wzorowym taksówkarzem, no. Wszystko zrobi, żeby złapać klienta. Po prostu... Może mu nawet chyba dupę lizać. Nie no, żartuję. Ja czasami mam taki przykry humor, tak zwany przykry humor. Coś pierdolne, głupiego i chyba nawet nie jest śmieszne. Dobra, jedziemy dalej. Fajna muzyczka nawet. To z głośników napierdziela mojego kabi. Skoro już tu jesteśmy, nie wiem czy mogę wziąć tą kasę. Tu się już rozbierało dość trochę. Prawie 2000. Nie, zrobię misję taksówkarską i przyjadę sobie po kasę. No, należy dość często zaglądać, jeżeli mamy jakieś nieruchomości czerpiące zysk, tak zwany stały dochód. Bo są takie, GTA San Andreas, jest coś takiego właśnie jak stały dochód. Należy dość często, w miarę często, co 2-3 misje sobie jednak podjechać i zebrać te pieniądze. Ile klientów rozwieziemy, to jeszcze nie wiem. Ale przypuszczalnie może dupniemy sobie 5 i znowu zrobimy jakąś misję z fabuły głównej. I na koniec potagujemy sobie, odkryjemy nowe tagi. Tu masz taryfę, no czemu tej babci nie weźmiesz tych gnoju? Francowaty Meksykańcu. No babciu, dzisiaj, może ja ci tak podjadę, o, skakuj. Bliżej się nie da. Sklep Pink Go. Dobra babciu, no to jedziemy do Pink Go. Trochę moje zdziwienie za temat, no nie, Fraps mi tego nie nagrywa, no, ale Bandicam pokazuje raz na jakiś czas coraz więcej klatek, ale zrobiłem defragmentację dysku systemowego, zrobiłem sobie jeszcze, usunąłem, wiecie co, zbędne pliki, jakieś pozostałości, normalnie 3 giga śmieci. Usunąłem z dysku C, z dysku systemowego. Oczywiście tym w menedżerze można usunąć, czyszczenie, jest tak zwane czyszczenie dysku, ze zbędnych rzeczy. W większości to chyba jakieś cookie albo coś, tak jakieś pliki internetowe. Posłuchajcie tej reklamy w tym radiu. Plucking Bell. Dlatego lubię po części GTA San Andreas. Normalnie można podczas rozgrywki można się ubawić, no pośmiać. Plucking Bell, to jest reklama właśnie tych fast foodów z kurczakiem. Także no dużo jest takich ciekawych, fajnych, śmiesznych rzeczy w San Andreas. No, to dlatego to się może podobać w życiu. Ten otwarty świat, no w ogóle rozgrywka, ilość pojazdów, możliwość instalacji nowych modów, ten klimat, klimat może nie jest aż tak jakoś gangsterski, ale jest świetnie, to wszystko jednak jest poskładane mimo tych błędów, związanych, już mi ktoś wyjaśnia, związanych z silnikiem graficznym, ale jest świetnie. Zmienimy sobie radio, jakieś inne. Wyboru gracza nie mam, nie wygrywałem. Mogę nagrać filmik, jak to się robi, ale nie wygrywałem swoich utworów z tego względu, że no, prawa autorskie ostatnio mnie gnietą coraz bardziej.
nie będę ryzykował. Przejazd ukończony. Z tego co wiem, brakuje mi jeszcze jednego klienta. O! Tego Lafona podwieziemy. Niezła laseczka. Skakuj! Słoneczko. Tam już gościu leciał mi obić ryja za to, że stukłem jego Mercedesa bodajże. To był Mercedes, już nie wiem. O fuck! I to jest intrygujące. Jak zrobię jakiś ruch myszką, mogą mi się zmienić przede mną pojazdy. Wcześniej nic nie było i nagle się pojawia jakiś pojazd czy coś. No to jest też takie dość głupkowato zrobione. No jakaś spokojna muzyczka teraz się włączyła. Oczywiście nie wszystkie utwory mi podchodzą, ale te radia w GTA San Andreas są kapitalnie zrobione. Choć jednak ta łezka bólu o te radia z GTA 3, no tam jednak kompilacja tych utworów też jest bardzo fajnie zrobiona. Powiem wam, że w GTA 3 to radio mi się strasznie spodobało, no bo w sumie to GTA 3 to było pierwsza taka seria właśnie z tym radiem w samochodach, ale naprawdę no do dzisiaj robi na mnie zajebiste wrażenie. Kończymy misje taksówkarskie, kolejnych pięciu. Ale bajzet by się na teraz poprawił. Kolejnych pięciu kursantów. Ja sobie jeszcze podjadę pod sklepik. Zgarnę kasę. Tam 2000 dolków już się zbierało. Pasowałoby już odebrać. A teraz mi spadła liczba klatek już. No, do 19. Już to płynnie przestało chodzić, no. No trudno. Sam już nie wiem co zrobić, już swój komputer tak spróbowałem stuningować, żeby to szło, no, ale niestety niektóre rzeczy się nie da ominąć. Próbowałem tak sobie nagrać, spróbować nagrać Call of Duty 1 i powiem wam, że dźwięk nagrywa, a ekran nagrywa przez 5 sekund, a później jest po prostu czarny. 2000 dolarów, czyli max. Zbieramy. No i dobra, no i jest. Lecę na chatę. I co? I tagujemy? Ja jeszcze sobie stukniemy jakąś misję z fabuły głównej, ale to za chwilę. To jadę tylko pod house'a. Kurde, jeszcze mi. Siul francowaty. Zjeżdżaj, frędzlu. Nawet nie mam czasu wyłączyć bandicama, bo mnie ściga jakiś gnój. Jeszcze rozkurdy całą parytę. Ale zawzięty. Ten człowiek chory musi być jakiś. ADHD ma. Dobra. Już nie wyłączam bandyty. Bandyckiej kamery bandicama. I dojadę tutaj do końca. Dobra, już nie zważam na... Jedziemy sobie przodem. Pieprzyć to. Nie, wiecie co? Może najpierw przytagujemy sobie. Tak będzie chyba lepiej. W porządku, jestem. Na chwilę zniknąłem, ale to tylko na chwilę. A to nic, no to zabieramy się za tagowanie i zobaczę ile to już materiału się nagrało do tego odcineczka i wtedy sobie zobaczymy, może jeszcze przyruchamy sobie jakąś misję z fabuły głównej. Ja już patrzę na swoją piękną, cudną mapkę, o ile dobrze pamiętam to 60 tagów mamy zrobionych, 60 był gdzieś tu u góry, 61 musimy szukać w tym miejscu. A więc podbijemy sobie, słuchając radyjka Los Santos, podbijemy sobie pod Tagensa, tego skrypta, czy różnie to ludzie nazywają. Tak mi się wydaje, brzydko to jednak jest nazwane, ale jest po prostu pospolita wrzuta. Pamiętam dawniej skejci właśnie z puszeczką farby na deskorolce robili sobie wrzuty, czyli swój własny
podpis na prowadzenie pojazdu, proszę. Swój własny podpis, ksywę właśnie taką skaterską. Pamiętam, było to dość słynne. Przypuszczalnie tak jest, już go widzę, przypuszczalnie ten tag jest w tunelu. Niektóre takie, wiecie co, pamiętam, te które się dość nawet naszukałem, to też w miarę wiem, w których miejscach są, ale powiem wam, że ciężko było nawet znaleźć według mojej mapki. Ciężko mi też było znaleźć. 62. Tu niżej przejeżdżaliśmy w którymś odcinku, przypominam sobie, że koło tego taga przejeżdżaliśmy. Po 62. On chyba będzie w takiej uliczce jakieś. Nie, aha, on będzie tutaj na hotelu. Tak jest tam. O właśnie, jest. U góry mamy karabin. Na hotelu u góry mamy karabin. Ja po niego nie będę szedł, ale pamiętajcie, tu gdzie jest ten pomarańczowy hotel, na szczycie jest karabin. Nie wiem, czy to jest AK, czy zwykły jakiś. Nie, chyba jakiś ten mikro z tych karabinów. Już nie pamiętam, ale jest. To mi musicie na słowo uwierzyć. 62, tak? I ja już spoglądam. 63 jest równolegle obok. Gdzieś tu przy sklepiku. Nie wiem, stargamy. Suburban, ja jeden odcinek też poświęcę na wszystkie sklepy. Powędrujemy sobie po tych sklepach, pooglądamy ciuchy. Oczywiście tak troszeczkę zachowamy się jak baby, no ale ten, no pokazać też jak te niektóre ubrania. Oczywiście będę korzystał jeszcze ze sklepów, tak jak już na przykład z fryzjera drugi raz skorzystałem. Aby to też urozmaicić tą rozgrywkę. No a takie pierdołki też czasami trzeba nagrać. Tak, 64 jest. A to jest pewnie w tunelu. Tak mi się zdaje, tak. W tunelu tutaj w parku Glen. Glen Park. A jednak nie. A jednak się mylę. Będzie u góry? No nie, nie. U góry nie ma jak za bardzo. No i widzicie, i znowu schodki. Tak się czasami będzie zdarzać właśnie. Niech to ja spojrzę jeszcze raz na tę swoją cudowną mapę. Ta kropka jest bardziej na lewo czy na prawo? O cholera! Ale dziady! Zobaczmy ten drugi tunel. A, tam jest. Właśnie. Czasami też się naszukam. Jak widzicie, tagi są poukrywane w różnych miejscach. Okej, okay, 64. Wrzut, tak, zamalowany. Ja już spoglądam na 65. Na tej swojej wspaniałej mapce. Patrzcie, jak szeleści ten twardy papier. No, na takim je było stać. 65 jest gdzieś w tym miejscu. Gdzie to się okaże? Pasowałoby mi zmienić brykę. No, braciak mi to chyba wybaczy. Sweet jest normalny, wyrozumiałym chłopem. Pożyczymy się tego rzęcha, którego doskonale pamiętamy właśnie z GTA 3. Pamiętamy ten pojazd. Serenial. Chyba się nawet tak samo nazywał, ale nie jestem pewien. Dlatego to chyba. Nie jestem pewien. Ale zobaczcie, nawet przyznajcie, ten pojazd tego z GTA 3 nawet gabaryty się zmieniły, już nie jest taki kanciasty. Te pojazdy nawet, mimo że te same, to i tak się zmieniły. Tak, 65, te ballasy już mnie ścigają. A 66...
gdzieś tu. Aj, przecisnąłem się elegancko. Dobra, tylko... aha. No nie, 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 nie. To musi być gdzieś w środku. Zawsze mnie denerwuje, irytujące to już było od GTA 3, że ledwo co żeśmy się pojawili, już do nas grzali. No właśnie. Ale poradzimy sobie nawet i z nimi. Z tymi gałgankami. Zdobędziemy ich wszystkie dzielnice, to już nas nękać nie będą. No, ja wiem, że to patrzenie w daleką, daleką przyszłość. No. Może mi się uda Tangens, chciałem powiedzieć tak, 66, a więc zostały już 4 na dzisiejszy odcinek. Ja już spoglądam, 67 jest tutaj na winkielku. Zaskoczymy i tu mamy właśnie tym rowerem, tutaj będziemy walczyć. Ale jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie mamy odpowiedniego skilla na walkę na tym rowerku. Wypadki w tej grze są bardzo częste, bardzo bezsensowne. Jakby to umyślnie ci kierowcy jeździli. Z IQ kierowców GTA no jest marne. Na poziomie marnym. Dobra, dobra, nie pierdam. 67, tak. I 68. 68 jest... ci, którzy przegapili poprzednie odcinki albo nie dooglądali całe, ponieważ te odcinki są długie, no muszę przyznać, że one muszą być długie, bo nie byłbym w stanie nakręcić wszystkiego, co bym chciał w GTA w 100%, więc one muszą być długie. Ale jeżeli ktoś nie dooglądał, no to tagowanie dzielnicy musimy wykonać do zrobienia misji w 100%, a oprócz tego... cholerne gady. A oprócz tego dostaniemy świetny arsenał do domu CJ-a. Nie będziemy musieli jeździć po M-metach, nie będziemy musieli szukać broni gdzieś po Ammunitions, tylko po prostu będziemy mieli już bardzo blisko, pod ręką, dosłownie pod ręką. Nie za bardzo widzę tego taga. Jeszcze raz spojrzę na mapkę, czy ja to dobrze w ogóle zaznaczyłem. No ja to wiecie, to ja tu mam to tak nakropkowane, że tu nawet nie idzie niczego znaleźć. No nie, no nawet gdzieś chyba tutaj. Że u mnie jedna kropka jest, widzę go. U mnie jedna kropka może oznaczać 10 domów różnicy, także... taka zwykła, na zwykłej kartce mapka wydrukowana. W porządku, no jak już znaleźliśmy kolejny tag, ja spoglądam na mapkę. A już tych tagów coraz mniej, więc będzie to w miarę szło. 69, magiczna cyfra, magiczny tak, 69, znowu u góry, a nie wiem czemu to tak dziwnie. No już wiem gdzie to będzie, na kościele. Pomazione. No dokładnie. Niektóre tagi właśnie pamiętam. Tutaj kościół pomaziony. I ostatni tag 70. Ja już patrzę. Gówno widzę. Nie no, żarcik. 70 to będzie koło 65. Jak ja to zaznaczałem. Gdzie był 65? 65. Nie widzę. Może od Glen Park. Od Glen Park to będzie tu jak house. To dobra.
Targamy pod 70, tak. Radiowozik, oczywiście to jest modyfikacja, to jest wgrane. Taki radiowozik nie jest oryginalnie. O fuck! Kondony francowatej, rób tu misję na 100%. Zawsze jakiś kutas się znajdzie, który ci uprzykrzy życie. Sorry, ale potrzebuję wasz bajsyko. Jest 70, tak. Pięknie, cudownie, wspaniale, kapitalnie. A więc tak i na dzisiaj mamy z głowy. Wracam na dzielnie. I moje ulubione wysiadanie. Ha. Okej, okay, jestem już u siebie. 20 tysięcy dolarów zarobione i zobaczcie po jak długo trzeba grać, żeby zarobić 20 tysięcy dolarów. No w GTA 3 no to 20 tysięcy dolarów mieliśmy za jedną misyjkę. Znowu mnie przez chwileczkę nie było. Chciałem sprawdzić ile już jest nagrania. To jest 30, bodajże chyba 8 minut, no zobaczymy jak to powycinam, bo może coś wytnę, może coś skrócę, może coś przyspieszę, tak jak go nie wie nikt. Skoczę po jakąś furkę, coś buchnę tutaj z ulicy i zrobimy sobie jeszcze misję z fabuły głównej, zrobimy sobie misyjkę u Big Smoke'a. Podbijemy do PS. I to nie jest Britney Spears, to jest Big Smoke. Okej. Okay. Targamy, ja to zawsze skrótem. Ja zawsze GTA San Andreas tam przez skrótem wszystko ciąć. Nie ma co się pierdolić. O właśnie. Zobaczmy. Po złej stronie toru. Kurwa i znowu ci. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker. Jebany. What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Three Deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. Alright, I'm down. Czasami lubię się zastanawiać, co się w grze dzieje, co się w filmikach dzieje. Producenci gier, wydawcy, producenci gier, ci, którzy stworzyli jakąś gierkę, czasami zostawiają nam pewne ślady, oczywiście dla ludzi myślących, które nam coś podpowiadają albo dają do myślenia i na przykład po tym filmiku już mi to daje do myślenia. No zobaczcie, u Big Smoke'a już drugi raz z rzędu widzimy Tenpenny'ego, jak wychodzi tam od niego z garażu czy od niego z domu. No coś tu jest chyba nie tak, nie? Big Smoke też się zachowuje dość dziwnie. Pierdoli jakieś książce. Meeting some San Fierro reaper, cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SA. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clock. I tu jest taka misyjka. Musimy tych kondonów dorwać. Najgorsze jest to, że na motorze. A jeszcze najgorsze jest to, że nie mogą nam uciec do miasta następnego. Ponieważ jeśli nam uciekną do następnego miasta, jest po prostu mission pilot. No ale nie, zobaczymy. Musimy tutaj trzymać dystans odpowiedni. A
Tam się gościu zatrzymał na torach na pogaduszki, co za idiota. Tutaj dzieją się rzeczy standardowe. Najpierw ten samochód, za chwilę wyskoczy pociąg, drugi naprzeciwka. O właśnie. Uprzedzę fakty i podpowiem, że tutaj ten jeden się przewróci, spadnie, ten mu pomoże, albo sam się wydostanie. Standard. Za każdym razem dzieje się to samo. No, ja górą jechał nie będę. Łop mordę. Tego drugiego pociągu to tak szczerze mówiąc nie pamiętam. No, zaszczerze go dzisiaj. No. W końcu. A tutaj Big Smoke się jeszcze obrazi na tego kompana CJ-a. No właśnie. Jednak to oficjalne spolszczenie, ten... Inaczej, to nie spolszczenie. Oficjalna polonizacja, jak widać, jest na razie nienaganna, jest dobra. No czemu ja sobie kamery wcześniej nie zmieniłem, ale ja jestem kurwa mózg czasami. No ale w porządku. Odwiedziemy Big Smoke'a i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek z cyklu Elvis gra GTA na 100%. Dobra, jak już będę przy domu Big Smoke'a, widzimy się i słyszymy się jeszcze raz. Nic takiego się nie działo, cały czas grzałem tymi torami. No w sumie kawałeczek bardzo minął. Odstawiamy dużego dymka, czyli Big Smoke'a. Ich na nasze. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. Okej. Okay. No i po tej misji ten motor tutaj w tym miejscu będzie już na stałe. On co jakiś czas będzie znikał, czasami się pojawiał, ale będzie już do końca rozgrywki w tym miejscu będzie go można zastać. Aha. Teraz dopiero się pokazało. Czasami właśnie bardzo wolno mi się te tekstury pokazują. Mimo, że dystans rysowania mam dość spory. Ale to jest San Andreas, no. Takie rzeczy się zdarzają. No nic, ja wam chcę podziękować za tą dłuższą uwagę. Te odcinki niestety będą musiały być takie długie. No, nie mogę już więcej, dobra. Te odcinki muszą być takie długie. No, już nic na to nie poradzę, gra sama w sobie jest długa, obszerna. I nic, zapisujemy i zobaczymy ile to jest procent. Wy już wiecie z tytułu ile to już jest procent stukniętych. Ja mogę dopiero teraz sprawdzić w statystykach. I to jest postęp w grze 8,2%. 8,2%, a ja was zapraszam na kolejny odcineczek. Trzymcie się, see ya. Do następnego odcineczka z cyklu Elvis gra w GTA. See ya.